Środek od środka, wersja poszerzona. W dzisiejszym odcinku dalej gigantyczna biografia Deng Xiaopinga. On trochę smutny patrzy na nas z układki, ale tak naprawdę to była jego, jedna z jego twarzy. Smutna, zatroskana, myśląca o Chinach. Oczywiście brzmi już jak propagandysta prawie, że, ale on nie był człowiekiem, którego kochano, tak jak innych przywódców. On tak naprawdę nawet nie był przywódcą, był wicepremierem, wiceprzewodniczącym, wicesekretarzem partii i przewodniczącym głównej komisji wojskowej, tak zwanego CMC, China Military Commission, ale nigdy nie był przewodniczącym głównym. On po śmierci Mao, kiedy namaszczony przez Mao Hua Kuofeng, był tym jedynym słusznym zastępcą głównego sternika, który zmarł w 76 roku i miał pozostać przez co najmniej dekadę albo półtorej, albo dwie nawet Hua Kuofeng po śmierci Mao, czyli do lat 90. teoretycznie, 76 plus chociażby 15 dawałoby 91. Ale to właśnie Deng Xiaoping, przywołany po kolejnym okresie niebytu politycznego i po kolejnej czystce, którą przeżył, wrócił. I systematycznie, z każdym posiedzeniem, z każdym manewrem politycznym pozbywał się małymi krokami Hua Kuofenga i jego ekipy. Powód był taki, że ponieważ Mao popełniał błędy i należało go jakoś próbować krytykować, przynajmniej podjąć taką próbę, żeby zrobić jakikolwiek krok naprzód w terytorium nieznane, czyli w otwieranie rynku, branie zagranicznych technologii, w ogóle dopuszczenie możliwości uczenia się od zagranicy, bo przecież Chiny miały robić wszystko po swojemu i być jedyne słuszne tylko wewnątrz siebie. Nie można było kontynuować tego, co było. Natomiast, ponieważ Deng Xiaoping spędził wiele lat podczas rewolucji kulturalnej w odosobnieniu, na zesłaniu, otoczony częścią rodziny, był z żoną, potem po trochu dochodziły do nich pozostałe dzieci, też po zesłaniu, myślał, dumał i wymyślił sposób, w jaki można się pozbyć tego poprzedniego ogniwa. Wiedział, że nie będzie on bezpośrednim następcą Mao, więc wyznaczył sobie taki plan stopniowy zabierania kompetencji temu, kto został następcą Mao, i także wymyślił sposób, w jaki można to uczynić, żeby nie podważyć jednocześnie roli całej partii, bo podważenie całego Mao byłoby automatycznym zdyskredytowaniem samego siebie, ale nie tylko Denga jako Denga, ale partii jako siły trzymającej kraj w ryzach, i wówczas istniałaby duża szansa, że kraj wróciłby w szpony tak zwanych warlordów, czyli czasem się to tłumaczy jako wataszkowie, ale ci dowódcy wojskowi regionalni dysponowali czasem potencjałem większym niż obecne Niemcy, Francja czy Hiszpania, więc no, raczej to nie ma takiego znaczenia, jak nam się kojarzy z jakimś lokalnym wataszką, z panami wojny, lokalnymi przywódcami, którzy całe wielkie Chiny potrafili trzymać w ryzach jako kilkanaście państw osobnych od siebie z odrębnymi armiami, no i bez chęci porozumienia się. Ten musiał wymyśleć, jak to zrobić. Hua Kuofeng, który został po śmierci Mao głównym sekretarzem i on miał dzierżyć prymat wszędzie, dążył bardzo szybko do wydania piątej części dzieł zebranych przewodniczącego. Ponieważ zrobił to szybko, bez konsultacji, dla Deng Xiaopinga była to bardzo dogodna sytuacja, żeby w ręce i w działanie z następcy Mao włożyć niechęć do zmian. Jeżeli trzeba było prowadzić jakiekolwiek rozliczenia, a ten następca prawowity pospieszył się z wydaniem nowego zespołu, nowego zbioru myśli przewodniczącego, którego już zabrakło, to znaczy, że nie chciał wprowadzić jakichkolwiek, może nie modyfikacji, ale jakichkolwiek nowości, które ułatwiałyby otwarcie Chin. I to była linia obrony i jednocześnie ataku Deng Xiaopinga do tego, żeby cokolwiek zmienić. I to, żeby cały czas trwała walka klas, co było postulowane przez chińską rewolucję i przez przewodniczącego Mao i tym samym przez jego następcę Hua Kuofenga, zostało zastąpione tym. Ja sobie to wypisałem jako taki niemalże wpis zaraz na pierwszej stronie. Shi dzien yen, zhen li ta, wei yi, bo... Tego sobie nie zapomniałem. Przepraszam. Biao zhen. Czyli prawdę, tutaj jest prawdy,
prawda, te dwa, Jin Li, dzierżawczy, te prawdy, jedynym źródłem poszukiwania jest czerpanie z faktów, z szukania praktyki. Shi Jian Yan, Jin Li Da, Wei Yi, Piao Jun. To było hasło, które wydrukowano wszędzie i którym Deng Xiaoping zanegował to, co było. I stworzył, krok po kroku, przejmując kompetencje Hua Kuofenga od 77 roku, no już powiedzmy od początku 78 do 81, do trzeciego plenum, podczas którego przyjęto drugą rezolucję. Ostatnio mieliśmy, przepraszam, do szóstego plenum, na którym przyjęto drugą rezolucję. W 81 roku ostatnio mieliśmy trzecią rezolucję przyjętą także na szóstym plenum kongresu aktualnego. To była sprawa sprzed tygodnia. Też się spodziewano dużych rozliczeń z przeszłością. Ale teraz partia nie znajduje się w takim momencie przejścia i chodziło tylko o cementowanie obecnego przywódcy Xi Jinpinga. A wówczas, w 81 roku, Deng Xiaoping skorzystał z tej metody, że oto mamy spotkanie poświęcone, tak jak każde szóste plenum, jakimś nowym wytycznym politycznym. Stworzył mechanizm, który miał rozliczyć niektóre błędy, niektóre wypaczenia, niektóre trudne fragmenty historii partii. W domyśle popełnione wcześniej. I wówczas padły słowa, padły później zapisy o tym, żeby dziedzictwo Mao potraktować w 70% jako dobre, w 30% jako złe, czyli 7 do 3. Mao jednak był spoko, w skrócie. Bo nie można było powiedzieć, że był odwrotnie, na przykład mniej fajny, no bo wówczas cała partia komunistyczna mogłaby zostać bardzo szybko podważana przez siły działające cały czas na jej niekorzyść. No i teraz zbliżamy się do pomocy naukowej numer 2, bo pierwsza jest naszą biografią Ezry Fogla, czyli tą książką, którą cały czas trzymamy sobie tutaj, ponieważ wszystko mi się odbija w tej szybce. Zrobimy sobie tak pod kątem, jakbyśmy byli w muzeum i tutaj wypatrzył na nas portret jakiegoś starego króla sprzed lat. To jest mapa Chin, ta stara, którą już teraz mam w takiej nowej ramce na wymiar, bo 60x60 nie można kupić sobie od tak po prostu z marszu. I wielkie Chiny, gigantyczny kraj, tutaj, z Tybetem, z Xinjiangiem, z Wyżyną Tybetańską, praktycznie nie zamieszkały. Tu prawie nikogo nie ma. Oczywiście są ludzie i bardzo politycznie użyteczni dla tych, którzy chcą krytykować Chiny, ale tu prawie nikogo nie ma. Życie jest tu, gdzie zielone, czyli niziny, jakiekolwiek dorzecza rzek, tych żyznych, które przynoszą jakiekolwiek fragmenty dobre, na których można uprawiać wszystko. Zatem życie chińskie od wieków utrzymywało się na wybrzeżach. No nie jest to jakieś odkrycie Ameryki, prawie w każdym kraju tak jest. No ale Chiny wyjątkowo jako ten kontynentalny gigant tę część miały, dysponowały nią, ale traktowały jako bufor. Jeżeli ktoś nas zaatakuje, ktoś, Rosja, stąd, cała reszta Azji Środkowej, stąd, a Azja Południowo-Wschodnia, stąd, tu Wietnam i cała reszta, no to mamy taki bufor, tu prawie nic nie ma, zanim przejdą, to się wykrwawią. Kto by miał taką armię, żeby tutaj sobie poradzić z tym? Jest to dość wygodne i do dziś. Taki bufor. Widać na naszej granicy teraz na wschodzie, granica nie przebiega po niczym strategicznie ważnym, jest po prostu poprowadzona w lesie, trudno je bronić. Normalnie granice są na albo szczytach górskich, albo rzekach. To też taki detal. No i teraz, ponieważ pomysłem Mao w latach 60. zaawansowanej rewolucji kulturalnej był tak zwany trzeci front. Chodziło o to, żeby produkcję strategiczną, ale później i jakąkolwiek, przenosić z wybrzeży, tam gdzie była naturalnie, ponieważ tam było jej miejsce, w głąb kraju. Dlatego, że jeżeli przyszłaby jakakolwiek inwazja, tutaj zobaczcie, jest Tajwan, więc jeżeli teraz w mediach jest cały czas pokazywany wątek taki, że Tajwan może zostać zaatakowany przez chińską inwazję, na razie to odłożę, bo już ręka mi opadnie. To jest lekkie, ale niewygodne. Jeżeli jest pokazywany taki wątek, że Tajwan może być zaatakowany przez Chiny, przez inwazję, malutka wyspa wobec wielkiego kontynentu, bardzo bliska odległość, niewielka odległość cieśniny tajwańskiej od prowincji Fujian, tutaj miasto Xiamen, patrzące na Tajwan cały czas. Jeżeli tutaj jest obawa obecnie o inwazję, no to tak samo Chińczycy bali się, że z takiego Tajwanu, z którym wtedy cały świat prawie zachodni utrzymywał stosunki dyplomatyczne, można zrobić taki abordaż
na wybrzeże chińskie i wejść szybko w głąb, zająć fabryki. Dlatego Mao chciał je przesunąć. Przesunąć w głąb. I to był tak zwany trzeci front. I teraz, ponieważ na tym wybrzeżu jest Hongkong, wówczas brytyjski, mamy lata 60., kiedy obejmuje Deng władzę, no ta końcówka lat 70., kiedy pozbywa się Hua Kuofenga i w 81 roku już może odetchnąć spokojnie, to dalej Hongkong jest brytyjski, bo przechodzi na Chiny dopiero 97 rok i dopiero Wielka Brytania zaczyna rozmawiać o tym, co można zrobić, dopiero premier Margaret Thatcher przyjedzie do Chin i będzie rozmawiać właśnie z Deng Xiaopingiem o tym, co tam dalej z tym Hongkongiem i jak go oddać i czy w ogóle oddać, no a wiadomo, że Chiny nie wyobrażały sobie scenariusza, żeby Wielka Brytania miała go nie oddać. Ale Hongkong, chociaż miał przejść do Chin, nie był wtedy chiński. I to całe wybrzeże było dość nieaktywne. Dlatego było nieaktywne, ponieważ, i znowu pomoc, ponieważ ta prowincja Fujian, patrząca na Tajwan, z prowincji Fujian najwięcej migrantów płynęło w świat. Chińczycy tworzący różne małe chińskie dzielnice albo większe chińskie dzielnice na całym świecie praktycznie w większości pochodzą stąd. Tak samo jak przeważająca część Wietnamczyków w Polsce pochodzi z prowincji niedaleko stolicy, no ale nie też tak blisko. Trochę schodzącej, tak jak Wietnam jest taki cieniutki i długi, na południowy zachód od stołecznego regionu Hanoi, to w Wietnamie jest taka prowincja Nean, Ngean, Nean i stamtąd też jako taki przedsiębiorczy region pochodziło bardzo wielu emigrantów do nas, teraz. Większość Wietnamczyków, mogę się założyć, prowadzących różne restauracje wietnamskie jest właśnie u nas, z tej prowincji Nean. A w Chinach trzeba było jakoś stworzyć klimat. Może sobie to na głowie oprę. Trzeba było stworzyć klimat, który już nie tworzyłby zagrożenia dla tego Fujianu i też prowincji Guangdong, w której jest dawny kanton, czyli miasto Guangzhou. Gdzieś tutaj, już teraz nie trafię dokładnie, ale tak jak jest Hainan. I mamy tu, jeżeli się nie mylę, tak, Hongkong, który jeszcze na mojej mapie nazywa się Victoria. Hongkong. Nad nim jeszcze nie było miasta Shenzhen. Była wioska rybacka, którą nazywano bardziej Baoan i Shekou, a nie Shenzhen. Tam było 20 tysięcy ludzi. Teraz Shenzhen zarabia więcej rocznie niż Hongkong. Już od jednego roku. A Hongkong miał całą tą tradycję ze sobą. Brytyjską, kolonialną i zachodnią. Trzeba było stworzyć mechanizm, żeby otworzyć te miejsca. Ten stwierdził, że pomysł Mao o tym, żeby przenosić jako działanie trzeciego frontu produkcję wewnątrz Chin jest bez sensu, bo zagrożenie inwazją jest bliskie zeru. Nikt nie zaatakuje Chin. Ze Stanami Zjednoczonymi zostały nawiązane relacje. Deng pojechał w tournée po Stanach Zjednoczonych w 1979 roku. Później już nie wyjechał nigdzie. Wcześniej zrobił ogromne tournée po krajach bratnich, okolicznych. Posprawdzał wszystkich sąsiadów. Zadbał o bezpieczeństwo granic. Potem już do końca życia był tylko w Chinach. A żył do 97 roku, więc niemal 20 lat. Ten pierwszy zryw jego po przejęciu władzy wystarczył, żeby scementować wszystko. No i trzeba było cementować w środku. Na trzecim plenum w 70. ówczesnego kongresu, to był chyba 11. kongres, w 78 roku, w grudniu, po miesiącach negocjacji, a tak naprawdę po ostatecznych tygodniach negocjacji przed tym grudniem, między listopadem a połową grudnia 78, wtedy kiedy jeszcze Deng między różnymi sesjami wyjeżdżał, między innymi do Singapuru, Azji Południowo-Wschodniej, wtedy dogadywał się z ówczesnym prezydentem i w ogóle ojcem założycielem Singapuru i Kuan Yew, który już nie żyje, teraz rządzi jako premier Singapuru jego syn Lee Hsien Loong, bardzo podobny zresztą wizualnie. Ten budował te wszystkie znajomości i też na trzecim plenum w 78 roku w grudniu przyjęto plan, który nie był może odkrywczy, nie był przełomowy, nie pokazywał niczego takiego niesamowicie nowego, ale był tą podwaliną do tego, co nazywa się Kaike Kaifan, czyli plan reform i otwarcia. I od tego momentu uznano, że trzeci front do kosza. Nie przenosimy nigdzie produkcji, gdzie nie jest to uzasadnione. Ona będzie tam, gdzie to ma sens, gdzie wymiana z zagranicą będzie łatwa. I teraz odstawiam mapę, żeby mi się nie wywróciła.
teraz bierzemy naszą biografię Deng Xiaopinga i tutaj jest rozdział, który jest niemal kluczowy dla zrozumienia całej książki, całych losów Chin. Rozdział 14. Eksperymenty w prowincji Fujian i Guangdong. Przedział czasowy 1979-1984. O tyle jest to ważne, bo do prowincji Fujian jedzie Xi Zhongxun, ojciec obecnego przywódcy Chin, Xi Jinpinga. Tego samego, który dzisiaj mamy o tym informację, ale do wczoraj po północy, do dzisiaj po północy, późnym wieczorem chińskiego czasu, rozmawiał z Joe Bidenem pierwszy raz w formie oficjalnej od momentu, kiedy Biden objął prezydenturę amerykańską. Ten sam Xi, tylko junior, rządzi teraz z tego samego rodu, z którego Xi Zhongxun senior obejmował w roku, i tutaj mamy stronę 395, w kwietniu 78 roku Xi Zhongxun przyjeżdża, pisze Ezra Fogel, jako partyjny sekretarz do prowincji Guangdong i przyjeżdża, nie wiedząc, potem dołącza sobie do swojego Guangdongu prowincji Fujian, w której też w mieście Xiamen Xi jest, już jego syn jest później pierwszym sekretarzem i to się w ogóle zazębia jeszcze obok prowincja Zhejiang. Też potem należy do Xi przez lata, on tam sobie buduje i doświadczenie, i kapitał polityczny. I ta część, ta przedsiębiorcza część Chin, to wszystko, co jest tutaj, to wszystko, co jest tą najlepszą częścią, najbardziej produktywną częścią wybrzeża, zostaje uruchomione. Tylko, że jeżeli Xi Zhongxun przyjeżdża na początku, żeby przyjąć tam nowy typ antyramy, z której wypadają te zaślepki, zaczepki. Jest bardzo wygodne, ale właśnie teraz przytrzymałem za bardzo ręką, została mi w ręku ta zaślepka i teraz wypadła stąd ten hałas, sorry. Kiedy Xi Zhongxun przyjeżdża w kwietniu 78 roku, nie jest do końca świadom tego, że oczekuje się od niego nowych rzeczy. Że trochę wytyczne z centrali, z Pekinu się zmieniły. Ten rejon południowy, te Niecke, jak czasem się Chiny przedstawia jako takiego koguta, który ma grzebień w Mandżurii, w Heilongjiangu, w Liaoningu i tam w tej części północnej, to tutaj ten brzuszek koguta, czyli właśnie to bardzo bogate wybrzeże, było na tyle oddalone od Pekinu, że tam nawet starano się w ogóle nic nie inwestować, żeby nie wywołać niekontrolowanego fermentu, który by sobie tam żył, produkował różnych mniejszych lub większych warlordów, takich właśnie jak podczas wojny domowej przed 49 rokiem, wtedy jeszcze kiedy komuniści walczyli z Kuomintangiem, Chiang Kai-sheka. I to było zostawione. Był Hongkong, my tak nie umiemy, my tak nie możemy, nam nie wolno, my musimy wszystko po swojemu, a i tak nie umiemy. I to, co powiedział też Deng Xiaoping, że grzechem podczas wielkiego skoku przewodniczącego Mao, czyli pod koniec lat 50., wtedy, kiedy małe wielkie Chiny, ale nie zaawansowane gospodarczo, tylko wielkie terytorialnie, miały przegonić Wielką Brytanię w produkcji stali i przetapiano widelce, garnki, produkując produkty stal fatalnej jakości, bezsensowny czas, ukupiony później milionami zmarłych osób z głodu. Deng Xiaoping stwierdził o tym, że to była ogromna niecierpliwość i grzech pychy, zbytniej wiary przywódców komunistycznych, nie tylko samego Mao, ale stwierdził, że wszyscy zwariowaliśmy, wszyscy przesadziliśmy, wszyscy nie znaliśmy umiaru. Taka odpowiedzialność zbiorowa. Po to, żeby nie dyskredytować partii również. Żeby można było rządzić dalej. No i to wybrzeże, ten brzuszek kogucika mógł być puszczony na żywioł w kontrolowanej formie partyjnej. I wtedy się dopiero zaczęło. W 78 roku. I pierwszym przykładem, tutaj jeszcze jedna rzecz, to się czyta, to jest lepsze niż film tak naprawdę. No, gruba biografia, 730 stron, pozostałe 150, niemal 1000 stron przepisów, niemal 1000 stron jest do czytania po prostu jak serial jakikolwiek, to jest nic. To jest istota rzeczy. Dzięki temu można zrozumieć lepiej. Jeszcze jak Ezra Fogel tak tłumaczy, jak umie, a umiał znakomicie, no to jest czysta przyjemność. No i teraz strona 397. Pierwszy przykład, już na koniec, pierwszy przykład bezpośredniej inwestycji zagranicznej. Foreign Direct Investment, to co nazywamy FDI, albo po polsku BIZ, bezpośrednia inwestycja zagraniczna, jest na terenie obecnego Shenzhen, w części Shekou. I pomysł był taki.
Mamy, co by tu zrobić? Skąd wziąć ten kapitał? Co by tu zrobić? Przecież my nie umiemy. Ale mamy stare okręty. Potnijmy je. Niepotrzebne są. Niczego z nimi nie zrobimy. Potnijmy je tam, gdzie jest tanio. Łatwo. Czyli na wybrzeżu. I blisko Hongkongu. Żeby nie trzeba było daleko tej stali zawozić, albo kontrahent, który da nam dewizy, jak kupi od nas te żyletki przysłowiowe, na które świetnie okręty, żeby też nie musiał przepłacać za sam transport. Będzie miał blisko, weźmie po sąsiedzku, da nam dolary, funty. To samo, co robi Korea Północna teraz. Oczywiście bez pandemii. Kiedy każde źródło brania dewiz, czyli zagranicznej waluty do kraju, było ważne. To samo robiły Chiny pod koniec lat 80. Dlaczego wtedy? Bo wcześniej nie było można. A dlaczego nie było można? 400 stron o tym Ezry Fogla w biografii Teng Xiaopinga wyjaśnia bardzo wiele. A rozdział 14 szczególnie dotyczy reform prowincji Fujian i Guangdong. Całkowicie innych od reszty Chin. Tam język kantoński. Tam przybysze Hakka, którzy także mieli swoją mentalność i byli gośćmi na tamtym terenie, bo kiedyś przybyli, oni nie byli stamtąd, oni byli wszędzie gośćmi. Potem jeździli na świat i też było im bardzo łatwo. Emigracja zarobkowa też była łatwiejsza dla ludzi, którzy byli gośćmi nawet na swoim terenie, bo to nie był ich teren nawet. Tam człowiek rodził się niemalże w przedsiębiorczych rodzinach od zawsze. Wspaniała książka, którą polecam każdemu, nie tylko w kontekście takiego dzisiejszego pierwszego wirtualnego szczytu między Joe Bidenem a Xi Jinpingiem. Rzut oka w przeszłość też wiele wyjaśnia. Dziękuję za uwagę.